Dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności od tego, w którym momencie dnia oglądacie. Ja się nazywam Max Cegielski. Nie jestem historykiem fotografii, ale jestem pisarzem i dziennikarzem. I od lat, publikując książki zarówno reporterskie, jak i ostatnio powieści, zajmuję się podróżami, zajmuję się tym, w jaki sposób ludzie, ale też literatura, a także właśnie fotografia pokazują tak zwane egzotyczne miejsca, oczywiście egzotyczne z naszego europejskiego punktu widzenia. I myślę, że ta wystawa Od Baku po Paryż, fotograficzne przygody, i właśnie jest to słowo przygody Witolda Marczewskiego. To słowo przygody jest tutaj bardzo ważne, bo z jednej strony postaram się trochę opowiedzieć o tym, co moim zdaniem zdjęcia amatora, który miał świetny sprzęt i który w zasadzie się stał profesjonalistą. Co te jego fotografie mówią nam w ogóle o medium fotograficznym? Co mówią nam właśnie o tym, kto jest profesjonalistą, a kto jest amatorem? I kto pisze później historię fotografii i w ogóle sztuki? To jest na pewno jeden wątek, ale właśnie przygody i w ogóle fotografia jako pewne narzędzie z jednej strony poznawania, patrzenia się na miejsca, do których przyjeżdżamy. W tym wypadku to będzie nie tylko to tytułowe Baku, nie tylko Paryż, ale po drodze na przykład Stambuł, o którym pisałem wielokrotnie i którego ilość różnych przedstawień, wcześniej tych związanych z różnymi formami malarstwa, grafiki, a później też fotograficzne, stały się w zasadzie kanonem i też jakimś podgatunkiem, czy pod historią fotografii, jak fotografowano Stambuł. Ale też Marczewski podróżował dużo po Polsce. I spróbuję trochę opowiedzieć i wciągnąć was w rozmowę czy namysł o tym, czy czasami podróże kogoś takiego jak Marczewski, człowieka majętnego, człowieka dziś byśmy powiedzieli, że z klasy średniej, może nawet tej wyższej klasy średniej, kiedy on fotografuje z kolei Polskę, to co to nam mówi o takim wewnętrznym kolonializmie tak naprawdę? Czyli jak elity kraju widzą mieszkańców Lublina czy mieszkańców wsi i czy w zasadzie nie patrzą się na nich z takiej perspektywy właśnie turystycznej, podróżniczej, w pewnym sensie przygodowej. Czy to nie jest tak, że fotografia staje się jakimś dwuznacznym narzędziem pewnej jednak opresji, albo może nawet właśnie kolonializmu, tylko że też kolonializmu nie tylko zewnętrznego, kiedy na przykład Polacy przyjeżdżają do Baku czy do Stambułu, ale też takiego wewnętrznego. Krótko mówiąc, fotografia jako pewne narzędzie tworzenia hierarchii, spoglądania na inność i też określania samego siebie w stosunku do innych kultur, innych religii, innych klas społecznych. Wydaje mi się, że te wątki egzotyczne, kolonialne bardzo często się w ważny sposób łączą z tymi historiami, powiedzmy, klasowymi jakoś. Także będziemy też mówić trochę o technologii fotografii, bo obejrzymy także zdjęcia, które miały tworzyć wrażenie trójwymiarowości. I to jest bardzo ciekawy przykład jakiejś technologii historycznej, która później została zapomniana. I być może jakieś technologie, których my w tej chwili używamy, też zostaną zapomniane, bo się okaże, że tak naprawdę nam się teraz wydaje, że one są super atrakcyjne i mocne i potrzebne, a za 100 lat okaże się, że nikt nie będzie pamiętał na przykład o naszych telefonach komórkowych, którymi robimy zdjęcia. Także zapraszam was na przygody z Witoldem Marczewskim w Domu Spotkań z Historią. W tytule wystawy mamy Od Baku do Paryża, ale oczywiście pomiędzy Baku, pomiędzy Azerbejdżanem a Francją znajdowało się Imperium Osmańskie. Mówię właśnie Imperium Osmańskie, dlatego że zdjęcia Marczewskiego ze Stambułu, zwanego także Konstantynopolem, to są zdjęcia niedatowane, jak przyjdziecie na wystawę, a musicie koniecznie przyjść, zdjęcia dokładnie niedatowane, natomiast najwyraźniej jest to moment samego końca władzy sułtanów, samego końca jednego z największych, najciekawszych
o którym napisano mnóstwo książek, Imperium Osmańskiego. 1920 rok to jest rewolucja Atatürka, czyli kończy się władza sułtanów, władza religijna, zaczyna się przyspieszona, przymusowa modernizacja Turcji, kurs na Europę. Ale warto pamiętać o tym, że ten Stambuł gdzieś z roku 1918 czy z początku XX wieku to jest okres, kiedy Imperium Osmańskie już się chyli ku upadkowi, już określane jest mianem chorego człowieka Europy, ale właśnie to, że to jest ten chory człowiek Europy, przypomina o tym, że jednak Turcję, czy przestrzeń, którą my w tej chwili nazywamy Turcją, bo wtedy jednak to określenie Imperium Osmańskie obowiązywało i było używane, że to zawsze z punktu widzenia geopolityki była część Europy. Oczywiście określenie Konstantynopol jest związane z historycznym Bizancjum, ale jak pokazywałem w swojej książce Oko świata od Konstantynopola do Stambułu, ta stara nazwa była wciąż jeszcze używana w Imperium Osmańskim. Można było zaadresować list właśnie do Konstantynopola i listy dochodziły. To właśnie dopiero po rewolucji Atatürka ta nazwa Stambuł stała się już w zasadzie tą jedyną obowiązującą. W wersji Marczewskiego mamy przede wszystkim sceny uliczne. To zdjęcie ostrzyciela noży, które zresztą jest podpisane Baku lub Stambuł, ponieważ jeżeli chodzi o strój, jeżeli chodzi o te charakterystyczne czapki, jeżeli chodzi o pewne życie uliczne, ta kultura i w Baku, i w Stambule w tym okresie była dosyć podobna. Ale wydaje mi się, że to zdjęcie ostrzyciela noży ewidentnie się rzeczywiście komponuje z tymi innymi, gdzie mamy takie typowe turystyczne zdjęcia życia ulicznego. Czyli mamy polskiego, w tym wypadku turystę, który przybywa do miasta owianego sławą, do miasta legendarnego, do miasta, o którym powstały dziesiątki, jeśli nie setki relacji z podróży. I to były zarówno te opowieści Chateaubrianda, jak i popularne w Polsce właśnie na początku XX wieku i też w okresie międzywojennym książki niejakiego Pierre'a Lottiego, francuskiego pisarza, ale też oficera, który przybywał do różnych egzotycznych miejsc w świecie jako żołnierz. Pierre Lotti w Stambule umieścił akcję swojej powieści Azjadę i to była bardzo typowa orientalistyczna narracja, czyli mamy białego mężczyznę, co jest właśnie bardzo istotne, że to jest mężczyzna, który przybywa do tego egzotycznego, otoczonego nimbem Orientu miasta. I co się dzieje? Nawiązuje romans z ową tytułową Azjadę. U Marczewskiego nie mamy aż takiego mocnego orientalizmu, tak? Nie mamy tej podległości ewidentnej. Natomiast dlatego chciałem zacząć Stambuł od tego ostrzyciela noży, dlatego że on zauważył, że jest fotografowany. Możemy się domyślać, że podobnie jak my niestety robimy wciąż współcześnie, Marczewski nie zapytał go, czy może zrobić zdjęcie. Dlaczego nie zapytał? No właśnie, tutaj się już objawia jednak pewna relacja podległości. To znaczy, turysta trochę uważa, że ma prawo fotografować ludzi w tym kraju, do którego przyjechał. Czy to będzie Stambuł, czy to będzie New Delhi, czy to będzie Rio de Janeiro, czy Singapur, tak? Mamy niestety w kulturze zachodniej taką tendencję do takiego uważania, że skoro gdzieś już przybyliśmy, to mamy w pewnym sensie prawo wykorzystywać na przykład wizerunek miejscowych, tak? Bardzo jestem ciekaw, jaka byłaby indywidualna historia tego ostrzyciela noży, który traci imię, traci nazwisko. Nie wiemy, czy jest tureckim muzułmaninem, czy może należy do wspólnoty ormiańskiej, tak? A może jest Grekiem, może jest chrześcijaninem. Ta cała jego osobista historia, nie tylko na tym zdjęciu Marczewskiego, ale w ogóle na zdjęciach turystycznych, te indywidualne historie znikają niestety. Ludzie stają się przedstawicielami albo swojej profesji, ostrzyciel noży, albo wręcz szerzej, handel uliczny, tak? Nie wiemy nawet do końca, to są prawdopodobnie jakiś rodzaj orzechów, którymi handluje tutaj ten człowiek, a obok niego
biedny derwisz prawdopodobnie, jakiś rodzaj mistyka, ascety muzułmańskiego, który handluje być może po prostu drewnem na rozpałkę. Jest, ma bardzo zniszczony kaftan, ubranie, z pewnością jest biedny, zresztą ten drugi sprzedawca także. Ten ostrzyciel noży też oczywiście wygląda na kogoś niebogatego, no a skoro niebogatego, no to też kogoś, kto jakby nie ma prawa do swojego wizerunku, tak? I tutaj w tej fotografii turystycznej, egzotycznej też ta relacja klasowa natychmiast się jakoś objawia. I właśnie ostrzyciel noży, albo powiedzmy muzułmańska dziewczynka z Pakistanu, tak? I znowu nie wiemy, jakiej odmiany islamu, nie wiemy, co ona sądzi, nie wiemy, jak ma na imię, tak? Staje się pewnym typem postaci, tak? Pewnym takim antropologicznym konstruktem, tak? Ostrzyciel noży, muzułmanin, czy przedstawiciel jakiegoś plemienia, kobieta z dzbanem i tak dalej. Więc te zdjęcia Marczewskiego prowadzą nas do stawiania sobie wielu etycznych pytań na temat pewnej etyki podróżowania i też w związku z tym oczywiście etyki fotografowania. I nieważne, mamy rok 2022, a mam taką obawę, że pewne problemy czy pytania wciąż są aktualne. Ale chciałem powiedzieć jeszcze więcej o Stambule. Tu mamy jego ciąg dalszy. Znowu sceny uliczne. Zdjęcia są oczywiście czarno-białe. I przypomina mi się książka noblisty Orhana Pamuka pod tytułem Miasto Stambuł, miasto i wspomnienie. I to jest, jak wszystkie w zasadzie powieści Orhana Pamuka, książka o jego rodzinnym, ukochanym, najważniejszym dla niego mieście, czyli właśnie o Stambule. I ilustrowana jest czarno-białymi zdjęciami, chociaż miał do wyboru również kolorowe, ale wybrał specjalnie czarno-białe. Dlatego, że dla Orhana Pamuka, i też to widać także w zdjęciach Marczewskiego, Stambuł jest miastem, w którym panuje bardzo specyficzny rodzaj melancholii. Melancholii, która po turecku, aczkolwiek źródłosłów jest arabski, która jest określana mianem hizin. I dla Pamuka ten specyficzny, stambulski hizin to jest po pierwsze melancholia nie indywidualna, tylko zbiorowa. To jest coś, na co cierpią wszyscy mieszkańcy Stambułu. I jeśli mówimy o melancholii, jeśli mówimy o jakiejś poczuciu straty i tęsknoty za czymś, to oczywiście dla Pamuka, który się urodził już w latach 50. XX wieku, to jest wieczna tęsknota za wspaniałością, za okresem chwały Imperium Osmańskiego. I myślę, że te zdjęcia, w których mamy właśnie samą końcówkę Imperium Osmańskiego, te zdjęcia, gdzie w tle mamy trochę pięknych kamienic, mamy tutaj, to jest bardzo ważnym symbolem świata muzułmańskiego, Imperium Osmańskiego, mamy tak zwane czeszme, czyli zdrój, czyli to jest ważna rzecz, bo to jest miejsce darmowej wody dla wszystkich, tak? Całe Imperium Osmańskie i Stambuł był usiany tymi źródłami wody, czystej wody, dobrej wody, wody pitnej, z której każdy mógł skorzystać. Ale też na tych zdjęciach mamy raczej biedę, mamy raczej już elementy świata, może jeszcze nie upadłego, ale jakiegoś takiego świata, który, no właśnie jak tutaj ci handlarze, trochę się zamienia w śmieci, staje się jakiś taki biedny. I wydaje mi się, że gdyby Orhan Pamuk znał zdjęcia Marczewskiego, to by je z przyjemnością wykorzystał, bo to jest właśnie taki Stambuł, jak w książkach Orhana Pamuka. Fotograficzne przygody naszego bohatera to nie tylko dalekie, egzotyczne kraje, ale także Polska. Polska w latach 20., czyli Polska tuż po odzyskaniu niepodległości. Polska, która nagle po ponad 100 latach jest znowu niepodległym państwem w granicach, które nie do końca odzwierciedlają daleką przeszłość. Przesunięta oczywiście bardziej na wschód niż te granice powojenne po II wojnie światowej, w których my w tej chwili żyjemy.
I okazuje się, że Polska dla takiego fotografa jak Marczewski jest też tak naprawdę przestrzenią egzotyczną. I to jest bardzo ważne, że to, co byśmy uznali za dom, za coś bliskiego, jest tak naprawdę warte podróży, na przykład do Puław, do Kazimierza, czy jeszcze na innych zdjęciach do Lublina, jest warte podróży, jest warte odkrywania i poznawania. Czyli mamy tutaj do czynienia z pewną turystyką wewnętrzną. I szczególnie na tych zdjęciach z Kazimierza Dolnego mamy ludzi, prawdopodobnie chłopów miejscowych, którzy przyszli z pielgrzymką do kościoła i mamy grupę także starszych kobiet pod kościołem. I te postacie, znowu tak jak na zdjęciach ze Stambułu, czy tak jak mamy egzotycznych Czerkiesów na zdjęciach z Baku, oni też są egzotyczni tak naprawdę. Wydaje się, że ta potrzeba zrobienia tego zdjęcia wynika z tego, że dla fotografa te postacie są równie egzotyczne jak mieszkańcy Paryża czy Baku w gruncie rzeczy. Czy to dobrze, czy źle? Nie wiem, ale powiedziałbym, że jest to rodzaj pewnego wewnętrznego znowu kolonializmu tak naprawdę. Przypominają mi się zresztą słynne zdjęcia innego fotografa z podobnej, z tej samej epoki, chociaż Tadeusz Cyprian, bo o niego mi chodzi, żył dużo dłużej i zdążył jeszcze sfotografować II wojnę światową i wydarzenia po niej. Natomiast kiedyś w Muzeum Sztuki w Łodzi oglądałem jego zdjęcia ułożone w cykl, zamienione w zasadzie w wideo, Podróż Fordem. I podobnie jak na tych zdjęciach, to były portrety nowoczesnego człowieka. Cyprian był prawnikiem, Marczewski był inżynierem, czyli mamy do czynienia z elitą, z nowoczesną elitą kraju. To nie są już ziemianie na przykład, utrzymujący się jeszcze wciąż z pracy chłopów na roli, tylko to są przedstawiciele tych nowoczesnych miejskich profesji. Tam Cyprian dodatkowo jeszcze pokazywał swój samochód, owego Forda, pokazywał siebie w tej cyklistówce, w specjalnej czapce do jeżdżenia samochodem, ale też pokazywał te biedne miasta prowincji jako coś bardzo egzotycznego. I pytanie, czy w tej chwili fotografując Kazimierz, czy on też byłby dla nas tak egzotyczny i tak nowy, jak był dla Marczewskiego, aż tak warty sfotografowania? Myślę, że teraz na przykład Kazimierz jest już dużo bardziej turystyczny, w pewnym sensie te przestrzenie, ten rynek na przykład, który tam widzimy w głębi, zresztą to zdjęcie ma świetną perspektywę, jest już takim opakowanym w pewnym sensie produktem turystycznym, ale te zdjęcia pokazują, że ten proces jakby tworzenia atrakcji turystycznych no, trwa już co najmniej 100 lat i zawsze się warto zastanowić, czy kiedy fotografujemy na przykład dzisiaj jakieś w wypadku Warszawy, jakieś jeszcze stare kamienice na Pradze, może w Krakowie Kazimierz już jest odnowiony w dużej mierze, ale kiedy szukamy u siebie, w domu, w naszych miastach jakichś niezmodernizowanych dzielnic, tak, czy jakichś oldschoolowych miejsc, to właśnie poszukujemy tego samego, co ci fotografowie sprzed 100 lat, czyli pewnej egzotyczności, która nas interesuje, która nas jakoś podnieca i która się wydaje warta sfotografowania. Bardzo interesującym fragmentem ekspozycji od Baku do Paryża jest tutaj ten kąt, który nie zajmuje się żadnym egzotycznym miejscem, tylko fotografią portretową, pamiątkami rodzinnymi, zdjęciami przyjaciół, krewnych, różnymi sytuacjami towarzyskimi i domowymi. To zdjęcie wielkie, na całą ścianę świetnie zakomponowane, to jest oczywiście zdjęcie studyjne, zdjęcie w atelier, gdzie mamy samego Witolda Marczewskiego, więc być może je wykonał jakiś inny fotograf albo on sam ustawił sprzęt. Przypomina to o bardzo ważnym momencie socjologicznym, ale także technologicznym, bo to wszystko jest zawsze powiązane w historii fotografii, czy właśnie w historiach, licznych historiach fotografii, tak jak w tytule słynnej książki Adama Mazura, historyka fotografii, o której wspominałem. Otóż najpierw oczywiście w XIX wieku fotografia to było zajęcie dla, w cudzysłowie powiedzmy, ale profesjonalistów tamtej epoki, którzy mieli właśnie różnego typu atelier albo czasami po prostu ściankę ustawianą gdzieś
gdzie się organizowało małe studio fotograficzne. Natomiast już na przełomie XIX i XX wieku możliwości produkcji aparatów, ich ceny, bo powiedzmy sobie szczerze, żeby zrobić zdjęcie, trzeba mieć aparat. W tej chwili wyciągamy komórkę i wydaje się nam, że to jest coś zupełnie oczywistego, że mamy aparat w komórce. Marczewski był z tego pokolenia, które no właśnie ze względu na swoją pracę, na swoje zarobki, ale też myślę, że w wypadku inżyniera, inżyniera elektryka pracującego na przykład właśnie w Baku, w kontekście pól naftowych, aparat fotograficzny był częścią jakiegoś w ogóle stylu życia, pewnej nowoczesności właśnie klasy średniej. I to jest ważny moment, który zresztą budził, o czym warto pamiętać, pewien opór ze strony tych dawnych profesjonalistów, którzy mieli studia fotograficzne, że oto przedstawiciele jakiejś ówczesnej inteligencji klasy średniej, elit, mają swoje aparaty i sami robią zdjęcia. W dodatku zaczynają je robić w sposób profesjonalny, tak jak było w wypadku Witolda Marczewskiego. I ten kąt z portretami właśnie nie tych obcych, egzotycznych kobiet pod kościołem czy sprzedawców w Stambule, no pokazuje, jak bardzo ważnym elementem dla tworzenia pewnej identyfikacji, pewnego poczucia wartości klas wyższych było to, że mogą się sfotografować. Mogą się sfotografować na przyjęciu, w trakcie uprawiania sportów i tak dalej. Mogą sami siebie reprezentować i tworzyć pewien wizerunek, który w tej chwili dla nas jest wręcz źródłem historycznym i socjologicznym. Tak jak zdjęcia takie podróżnicze, antropologiczne są materiałem na przykład właśnie o historii Stambułu, czy wręcz właśnie jakiejś już nieistniejącym świecie jakichś lokalnych społeczności w Afryce, czy tak jak w wypadku zdjęć Malinowskiego z Triobrandów, właśnie nie chciałem tutaj użyć żadnego deprecjonującego słowa, jakichś dawnych kultur, to też po latach te zdjęcia polskiej klasy średniej z lat 20-30, świadomie używam tego współczesnego określenia, bo to jest pewien odpowiednik, mogą się stać materiałem historycznym. I w tym kontekście myślę, że warto zwrócić uwagę na jedno zdjęcie, które łączy te wszystkie wątki, bo tu mamy zaaranżowane być może w domu albo w jakimś prywatnym studio Witolda Marczewskiego jego zdjęcie z żoną Różą. Ale co charakterystyczne, tłem tutaj jest wspaniały orientalny dywan, wiszą kindżały, a on sam siedzi trzymając nogę na wypatroszonym, spreparowanym łubie jakiegoś lamparta, tygrysa czy tego typu zwierzęcia. Więc sfotografowanie się z żoną na takim egzotycznym tle też oczywiście ustawia bohatera w jakiejś opowieści. I tu mamy lata 30. i też warto jednak przypomnieć, że te wątki kolonialne, czy też już właśnie teraz opowiadane postkolonialnie, że one są zupełnie obce dla historii Polski, którą jesteśmy przyzwyczajeni traktować Polskę jako raczej ofiarę kolonializmów, tak? Zaborcy i tak dalej. Natomiast oczywiście warto jednak przypomnieć, że książki Jana Sowy, Daniela Beauvoir, ale także Bogdana Huka o tak zwanych kresach, o ziemiaństwie polskim na przykład na Ukrainie, o szlachcie i o sytuacji zdecydowanie kolonialnej. Lata 30. tuż przed wybuchem wojny to jest okres, kiedy jedną z najpopularniejszych, największych organizacji w Polsce jest Liga Morska i Kolonialna. Druga po harcerstwie, jeżeli chodzi o ilość członków i członki. Bardzo prężna organizacja, która promuje właśnie zdobywanie kolonii. Jak wiemy, to się nie udało, wybuchła wojna. Natomiast to zdjęcie z tym orientalnym dywanem i z tym egzotycznym zwierzęciem upolowanym, zdobytym, podobnie jak właśnie zdobywało się jakieś obrazy robiąc zdjęcia, przypomina nam o tym, że te ambicje zawsze istniały i pewna tęsknota za tym, żeby stać się takim kolonialnym imperium, była w Polsce pośród takich osób jak Marczewski, wśród pewnej elity również wojskowej, bardzo
ta idea była popularna. I wreszcie wisienka na torcie albo ukryty rodzynek tej wystawy. Dla mnie też jedno z największych zaskoczeń, mianowicie stereoskopia. Kuratorki Anna Brzezińska i Barbara Roszuk-Galus zaproponowały całą oddzielną przestrzeń ze stereoskopią w centrum, czyli fotografią 3D. Powiem szczerze, że dla mnie to było bardzo ciekawe. Nie wiedziałem tego, że w XIX wieku tak popularne były urządzenia, przypuszczam, że dla Marczewskiego jako inżyniera bardzo pasjonujące, bardzo interesujące. Ja go sobie trochę wyobrażam, naszego autora, jako takiego zajawkowicza, który jara się, jakbyśmy dziś powiedzieli, różnymi nowinkami technicznymi i nie dziwię się w ogóle, że zainwestował w aparat stereoskopowy, czyli taki, który ma dwa obiektywy ustawione tak, że potem, kiedy oglądamy te dwa zdjęcia, one zaczynają nam się, tak jak obraz, który widzimy oczami, łączyć, ale właśnie w sposób trójwymiarowy. I to, co wydaje mi się też w stereoskopii bardzo ciekawe, to jest to, że zarówno w wypadku fotografii, tak jak tutaj mamy i Baku, i Paryż, i Rzym, i Lublin, mamy właśnie te zdjęcia pamiątkowe, turystyczne, że fotografia i te wszystkie technologie zapisu świata miały zawsze umożliwić odbiorcy, tej osobie, która fotografuje, i potem rodzinie, przyjaciołom, pewne wrażenie bycia w tym miejscu, w tym świecie, tak? No bo inaczej nie mielibyśmy takich prób stworzenia 3D. I tak naprawdę, kiedy teraz współcześnie na portalach internetowych, to znaczy mamy na przykład Google Maps, gdzie wyrzucamy swoje zdjęcia, tak? Gdzie mamy też tą funkcję tak zwanego street view, czyli że możemy właśnie poruszać się ulicami nie tylko miast tak naprawdę, ale często jakimiś szlakami turystycznymi w Bieszczadach na przykład. I mamy właśnie przez komputer, dzięki technologii, namiastkę bycia w tym miejscu, tak? Które oczywiście może przywoływać nasze wspomnienia, może też zastępować realność, albo być jakimś wstępem do własnej podróży. I skoro kompletnie zapomnieliśmy już o stereoskopach, myślę, że dla wielu osób, które tutaj przyjdą na wystawę, to będzie bardzo interesujące odkrycie, choć oczywiście historycy, historyczki fotografii doskonale znają, no to tutaj właśnie to, że ta technologia w pewnym momencie zniknęła, stereoskopowa, mamy w tej chwili inne technologie. Wydaje mi się, że to otwiera takie pole do namysłu nad kolejnymi objawami nowych wynalazków technicznych, ale też znowu kieruję do takiego pytania, no powiedzmy, filozoficzno-etycznego, bo Krzysztof Wójcik, którego tutaj bardzo ciekawy tekst o tej technologii jest prezentowany także w katalogu, przypomina o wielkich bibliotekach, wielkich archiwach zdjęć, które były tworzone pod koniec XIX wieku w Europie, które można było kupować, tak? Które można było kupować po to, żeby mieć w pewnym sensie te prezentowane muzea, dzieła sztuki, miasta i tak dalej. Krótko mówiąc, powstawały wielkie archiwa. W tej chwili jesteśmy chyba w tym momencie historii licznych fotografii, kiedy te archiwa wręcz nas zalewają, bo oprócz tych wspaniałych, jakże atrakcyjnych przez na przykład swoją czerni biel zdjęć starych, historycznych, mamy to wszystko, co teraz oglądamy w naszych telefonach, tak? I też wydaje się, że w tej chwili to, co jest najciekawsze, to jest może nawet nie tyle już tworzenie nowych fotografii, bo każdy jest w zasadzie fotografem, co jakieś właśnie prace na archiwach dawnych, ale także na archiwach współczesnych. Jakieś przeczesywanie na nowo ze świeżym okiem tego świata, który jest pokazywany, i stąd te wszystkie tak zwane techniki found footage, czyli właśnie zajmowania się materiałem zastanym, niesłychanie interesujące artystycznie. Przychodzi mi oczywiście do głowy wieloletnia działalność Mikołaja Długosza, który właśnie zaczynał jako fotograf, a potem wydał mnóstwo albumów,
ze zdjęć archiwalnych. Oczywiście mamy też Lewczyńskiego w Polsce wcześniej, który znajdował na przykład jakieś negatywy czy zdjęcia na ulicy i tworzył z nich jakieś nowe kompozycje. Każda wystawa fotografii jest jakąś taką próbą nowego remiksu, nowej opowieści o istniejących zdjęciach. U Mikołaja Długosza to były na przykład słynne albumy z pocztówkami z okresu PRL-u, które prezentowały, no właśnie, wracamy do naszego punktu wyjścia, prezentowały Polskę, ale jakże egzotyczną, jak się okazuje, po latach. Więc zapraszam wszystkich. Dom spotkań z historią, Witold Marczewski i jego przygody fotograficzne. Nie tylko Baku, nie tylko Paryż, ale także Stambuł, Polska i pretekst do rozważań o historii technologii, które wykorzystujemy.